przyjechałem specjalnie z Wielkopolski wczoraj po to, żeby zobaczyć ten krzyż. Zdążyłem wczoraj pamiątkowe zdjęcie. Ja nie uważam się za wielkiego patriotę, ale akurat w tym momencie uważam, że to było po prostu, to była hańba dla Polski. To był jeden z najbardziej żenujących spektakli, jakie miały miejsce. Miejsce krzyża jest w kościele, sam jestem osobą wierzącą i nie chodzi o to, że krzyż ma być podpalony, bo nikt tutaj granatów po ten krzyż nie ustawiał. Rozmawiałem wczoraj z kilkoma ludźmi z obrońców krzyża i nawet część z nich sama uważała, że krzyż może być w kościele. Niestety tutaj chyba została grupa najbardziej radykalna. Oni zakładają po prostu, że ta grupa 40 osób to są jedyni Polacy, jedyni katolicy, jedyni, którzy mają dostęp do prawdy. Oni wiedzą o tym, że był zamach. Oni sami niby chcą dyskutować. Widziałem tutaj wcześniej, że dziennikarze chcieli rozmawiać z panią, która się mówiła o dyskusji. Ona powiedziała, że nie rozmawia z kłamcami. Wcześniej tutaj też widziałem, była starsza pani, która udzielała wywiadu. Jeden tutaj z najbardziej agresywnych obrońców nazwał ją głupią, podstawioną babą. I to są ludzie po prostu z takim poziomem, a w zasadzie jego brakiem, oni po prostu twierdzą, że są prawdziwymi Polakami. No jeżeli to jest prawdziwa Polska, no to dziękuję bardzo. To ja myślę, że 40 milionów ludzi by wyemigrowało w tym momencie. Także fajnie, że tego krzyża w tym miejscu nie ma, natomiast oni na pewno coś zrobią, to jest jasne. Ja nie wiem, co możliwe, że oni sami nie wiedzą, ale oni gdzieś będą i prawdopodobnie dopiero gdyby zamiast Poniatowskiego ustawić Kaczyńskiego, to w tym momencie po prostu daliby spokój, chociaż też nie do końca. Prawdopodobnie dopiero gdyby morderca, który ma krew na rękach, dopiero gdyby trafił na wieloletnie więzienie i łagry, oni może wtedy by dali spokój.